Od piątku do niedzieli policjanci nie odnotowali żadnego wypadku drogowego, co bardzo nas cieszy. Policjanci pracowali na miejscu 13 kolizji drogowych. Jedną z nich spowodował nietrzeźwy kierowca. 24-latek uderzył w inny pojazd i usiłował uciec z miejsca zdarzenia. Nie udało mu się to jednak i został ujęty przez świadków tego zdarzenia i przekazany w ręce funkcjonariuszy. Przez weekend otrzymaliśmy również kilka zgłoszeń dotyczących osób bezdomnych, które przebywają w pustostanach i w innych miejscach, gdzie grozi im wychłodzenie organizmu. Dziękujemy mieszkańcom za takie apele i za to, że nie są obojętni na krzywdę innych.